Najkrótszy z miesięcy już za nami. Czas więc rozpocząć marzec, który przyniesie ze sobą kolejne premiery gier. For 2 years we've listened to the tales of our fellow soldiers, but the war has changed. Drugie uderzenie to drugi z 5 dodatków do gry Battlefield 4. Posiadacze Xboxa One mogli grać w to DLC już na początku grudnia zeszłego roku, a wszystko to przez czasową wyłączność na konsoli Microsoftu. Gracze premium do drugiego uderzenia mają dostęp od 18 lutego, jednak dodatek stanie się dostępny dla wszystkich dopiero 4 marca. Co nowego wprowadzi? Chyba niemal już tradycyjnie będą to 4 nowe mapy. Chociaż z drugiej strony nie do końca będą one nowe, gdyż będą to 4 stare dobre mapy z Battlefielda 3. Oczywiście będą one odpowiednio poprawione, ulepszone i przede wszystkim bardziej podatne na zniszczenia, dzięki silnikowi Frostbite 3. Wrócimy na operację Metro, Kaspijską Granicę, Zatokę Omańską oraz operację Pustynną Burzę. Kolejną rzeczą, jaką wprowadzi ze sobą omawiany dodatek, jest tryb Zdobądź Flagę. Poza tym dostaniemy 5 nowych rodzajów broni, bugi oraz 10 nowych zadań. Pierwszą grą, jaka ukaże się w marcu, jest South Park: Kijek Prawdy. Jest to kolejna część serii gier na licencji popularnego amerykańskiego serialu animowanego. Dwie poprzednie odsłony zostały wydane przez Microsoft, przez co pojawiły się tylko na Xboxie 360. Tym razem grę wyda Ubisoft, dzięki czemu będą mogli zagrać posiadacze PlayStation 3, Xboxa 360 oraz PC-tu. Nagasaki! Pierwsza część Dark Souls zebrała kilka nagród oraz mnóstwo świetnych ocen, przez co From Software pokazało, że potrafi zrobić naprawdę dobrą grę. Teraz czas na Dark Souls 2. Znów przeniesiemy się do krainy Lordran, ale tym razem zwiedzimy nieznane jak na razie obszary. Wcielimy się też w zupełnie nowego bohatera. Najważniejszymi elementami gry jest rozwój postaci, eksploracja oraz walka. Będziemy mogli zdecydować, co rozwinąć u naszego bohatera. Im dalej zajdziemy w grze, tym większe doświadczenie wpadnie na nasze konto. Gra na półkach sklepowych pojawi się już 11 marca na Xboxie 360, PlayStation 3 i PC. Today at Hammond Robotics, we are building a new generation of machines. Kolejną grą, która premierę będzie miała już w marcu, jest zupełnie nowa marka. Mowa tutaj o Titanfall. Za produkcję odpowiedzialne jest studio Respawn Entertainment. Składa się ono z byłych pracowników Infinity Ward, czyli studia, które jest odpowiedzialne za serię Call of Duty. Titanfall to sieciowy FPS osadzony w klimatach science fiction. Na jednym serwerze bawić się będzie mogło maksymalnie 16 graczy, a ich zadaniem będzie pokonywanie 8-metrowych mechów pojawiających się na mapie. W grze będziemy mieli do wyboru kilkanaście map oraz kilka trybów rozgrywki. Gra ominie obydwie konsole Sony i pojawi się tylko na komputerach Xboxie One oraz Xboxie 360. Warto jednak zaznaczyć, że gra na ostatnią wymienioną przeze mnie platformę pojawi się z 2-tygodniowym opóźnieniem. In total, it was responsible for 67% of enemy force depletion. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes to powrót znanego wśród graczy Snake'a. Ground Zeroes to jednak tylko prolog dla Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, stąd też niska cena. Dzięki temu gracze będą mogli zapoznać się ze wszystkimi zmianami, jakie zaszły w mechanice gry. Tak jak poprzednie odsłony serii, jest to gra skradankowa, jednak tym razem twórcy postanowili dać graczom więcej swobody w wykonywaniu misji. Infamous to seria, która narodziła się na PS3. Najnowsza część o podtytule Second Son ukaże się jednak tylko na PlayStation 4. Tym razem nie pokierujemy Colem znanego z dwóch poprzednich części gry, a zupełnie nową postacią, jaką jest Delsin Rove.
Znów będziemy korzystać z nadprzyrodzonych mocy bohatera, aby pozbyć się przeciwników, a walczyć będziemy z lokalną władzą. Nowością będzie możliwość zamienienia się w dym. Otwarty świat powróci i tym razem będzie nim wirtualny Seattle. And of course, the only downside being that, The Nephilim. Reaper of Souls to tytuł pierwszego dodatku do Diablo 3. Wprowadzi on ze sobą piąty akt, który będzie kontynuacją wydarzeń z podstawowej wersji gry. Oprócz tego, gracze otrzymają nową klasę, czyli ciężkozbrojnego krzyżowca. Na koniec warto wspomnieć o tym, że zwiększono limit doświadczenia do 70 poziomu.